Okej. Okay. Połączymy sobie wszystko. Dzień dobry kochani. Zbieram się do tego już nawet nie wiem ile tygodni. I cały czas... I cały czas się tak naprawdę zastanawiam, od, od czego zacząć. Co miałoby być takim jakby pierwszym, ważnym, wyjątkowym epizodem, który rozpocznie cykl naszych spotkań cykl spotkań moich z wami, a intymnych, intymnych rozmów nocą rozmów dotyczących przestrzeni kobiecej. Przestrzeni męskiej, rozmów dotyczących macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa, emocji różnego rodzaju, trudnych doświadczeń, przeszłych, bycia w relacjach, które nam nie służą, bycia samemu, bycia samej, tematów związanych z ciałem, z Takim, mogłabym powiedzieć, szerokim aspektem rozwoju duchowego i rozwoju osobistego. I oczywiście to nie jest tak, że, że ja nie mam o czym mówić i nie mam tematów, którymi chcę się z Wami podzielić albo do których chciałabym Was zaprosić. Jednak czekałam na takie coś wyjątkowe, na takie. Takie rozpoczęcie, że to będzie wow i, i rozpocznie się jak, to, jak, jak wielki taki wybuch, fajerwerek, tak jak w Nowy Rok często, a, tak jak w Sylwestra często witamy Nowy Rok i tak sobie czekałam i czekałam i dni mijają, a dzień za dniem mija, coraz więcej tematów się gromadzi, z którymi... Chcę do was przyjść i coraz bardziej a czuję, że nie wiem, który z nich wybrać i nie wiem, który z nich będzie tym wyjątkowym i właściwym. I tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć to nasze pierwsze spotkanie. Więc zacznę od tego, co po prostu wypłynęło na gorąco, co jest również bardzo bliskim tematem dla mnie, tematem, który. Pojawia się bardzo często na sesjach indywidualnych, które prowadzę. Zarówno sesjach indywidualnych dla kobiet, jak i sesjach indywidualnych dla mężczyzn, ponieważ tu w tym aspekcie nie ma żadnego rozróżnienia. My poczucie własnej wartości my poczucie własnej wartości budujemy na fundamencie przeszłości na fundamencie, który został stworzony przez naszą mamę i naszego tatę kiedy byliśmy z dziećmi kiedy byliśmy dziećmi i ten fundament staje się dla nas bazą wyjściową do tego jak postrzegamy siebie jest to rzecz zupełnie nieświadoma i często nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego że to jak się czujemy ze sobą i to co o sobie myślimy jest bardzo mocno związane z tym, jak kiedyś dawno temu, kiedy byliśmy dziećmi, świat został nam pokazany i to, kim my jesteśmy. Ponieważ kiedy jesteśmy dzieckiem, nie mamy takiej percepcji, aby odróżnić, co jest fikcją, a co jest prawdą. Nie mamy możliwości usiąść i analitycznie przeprowadzić proces myślowy, mając. Dwa, trzy czy pięć lat. Wszystko, co się dzieje w naszym życiu, dzieje się w bardzo taki mm, nieświadomy sposób. My przyjmujemy do siebie wszystko to, co jest mówione, wszystko to, co nam jest pokazywane. Przyjmujemy to za fakt i za prawdę. Jeżeli dodatkowo płynie to od strony osób, które są dla nas ważne, takich osób jak mama lub tata, czy też jakikolwiek inny autorytet, ponieważ to może być też ciocia, wujek, babcia, to mogą być również nauczyciele albo rówieśnicy, dla których, którzy są w naszych oczach naszym autorytetem. Wówczas my nie podważamy tego. My, my wierzymy, że tak właśnie jest, jak dana osoba mówi i jak dana osoba się zachowuje względem nas. I na tej bazie budujemy obraz siebie. Nie zawsze prawdziwy obraz, ale zawsze obraz, który jest fundamentem dla reszty naszego życia, jeżeli tego obrazu nie zmienimy w sobie. I kiedy na sesji siada osoba, która doświadczyła takich zdarzeń w swoim życiu, osoba, która nie czuje się pewnie ze sobą. Która tak naprawdę nie widzi w sobie zbyt wielkiej wartości, to najczęściej pojawia się pytanie po drugiej stronie: jak ona lub on mają to poczucie wartości w sobie odnaleźć? I wraz z tym pytaniem pojawiają się kolejne pytania w postaci: co mają w sobie zmienić, jak mają siebie ulepszyć? Aby poczuć się bardziej wartościowym człowiekiem. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o, o jednym z najbardziej dramatycznych doświadczeń, jakiego możemy doznać, będąc dzieckiem, które przekłada się niesamowicie na całe nasze życie, a również na poczucie naszej wartości. I jest to doświadczenie, które nie wypływa od razu. Bardzo często potrzebnych jest ileś spotkań sesyjnych, bądź też określonej ilości w ogóle warsztatów, wejścia w pracę wewnętrzną. Nie jest to rzecz taka, z którą dana osoba przychodzi. Siada po drugiej stronie, już na pierwszej sesji, wie o co tak naprawdę chodzi i, i wyciąga ten aspekt na światło dzienne. I jest to zrozumiałe zachowanie, ponieważ to doświadczenie jest jednym z najbardziej bolesnych i najtrudniejszych doświadczeń w życiu ludzkim. Bardzo mocno ono określa dla nas samych to, kim my jesteśmy. I ze względu na swoją siłę i na swoją moc, oraz konsekwencje, jakie to za sobą niesie, to doświadczenie powoduje, że my nie chcemy mieć świadomości Jego. My nie chcemy tego wiedzieć, nie chcemy sobie zdawać z tego sprawy, że mogło coś takiego mieć miejsce, ponieważ gdybyśmy, nawet będąc dzieckiem, przyjęli to do siebie, siła uderzenia byłaby tak duża. Że prawdopodobnie nie poradzilibyśmy sobie, by przeżyć. O czym mówię? O, o jakim doświadczeniu mówię? Mam tutaj na myśli doświadczenie, które wiąże się z, z odrzuceniem byciem odrzuconym lub byciem odrzuconą, ponieważ to doświadczenie dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet wszystkich dzieci, które w momencie poczęcia były niechciane. Które kiedy się urodziły, były również niechciane. Mówi się o takim programie, który jest programem nadającym kierunek życia dla danego dziecka, programie, który rozpoczyna, rozpoczyna się rok przed poczęciem, trwa przez 9 miesięcy noszenia dziecka w łonie matki. I jeszcze kolejny rok po narodzinach. I program ten zawiera w sobie wszystko to, z czym się styka matka, czyli wszelkie jej doświadczenia, odczucia, emocje, przekonania, to, co ona myśli o sobie, to jak ona czuje się ze sobą, jak również i to, co ona myśli na temat świata, na temat innych ludzi, na temat dziecka, i to, jak się z tym dzieckiem czuje. I mogłabym to porównać do tego, że każda myśl i każda emocja, którą matka w sobie nosi, ląduje jako zapis programu. Trochę tak, jakbyśmy mogli to porównać do dawnej pracy drukarskiej, kiedy to literki były układane na matrycy i Gdziekolwiek jakikolwiek błąd nastąpił, nie można było wymienić pojedynczego elementu, tylko trzeba było zmieniać całą matrycę. Tak samo jest, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia przeszłe, o nasze doświadczenia w dzieciństwie. To, co się wydarzyło, to nasze pierwsze, pierwsze doświadczenie w jakiejkolwiek przestrzeni, w jakimkolwiek aspekcie, ono tak naprawdę tworzy i kreuje. Nasze dalsze życie staje się początkiem, staje się matrycą dla naszych dalszych doświadczeń i fundamentem. Oczywiście nie jest tak, że nie mamy możliwości zmiany tego, natomiast, póki nie jesteśmy tego świadomi, to to działa w nas jako program. I w chwili, w której dziecko zostaje poczęte, i matka tak naprawdę nie chce tego dziecka, to ono nosi w sobie ten zapis. I wraz z tym zapisem, w chwili narodzin, a potem dorastania, dojrzewania, stawania się dorosłym mężczyzną lub dorosłą kobietą, ten zapis jest cały czas w podświadomym umyśle tej osoby. I ponieważ jest to bardzo głęboko zakodowana rzecz, to to, co się dzieje dalej, to taka osoba, Powiela to, co się wydarzyło, kiedy była dzieckiem. I to powielanie polega przede wszystkim na przyciąganiu do swojego życia osób i zdarzeń, które potwierdzą to, co ona o sobie myśli, które udowodnią, że to, w co ona uwierzyła, jest prawdą, a uwierzyła w to, co zostało jej przekazane, kiedy była w brzuchu mamy, kiedy się urodziła. Jako dziecko dana osoba, kiedy jest dzieckiem, kiedy była dzieckiem, nie ma możliwości rozgraniczenia. Co jest prawdą, co jest fikcją, co jest czyimś spojrzeniem, a co jest rzeczywistością dla niej. Dla dziecka wszystko to, co mówi matka, i to, co myśli matka, i to, co czuje matka, jest prawdą. I nie ma tutaj żadnej negacji. Dziecko niczego nie zaneguje. Dziecko przyjmie to tak, jak jest, a potem będzie szukało ewidencji i potwierdzenia. Że rzeczywiście tak jest. I oczywiście, tą ewidencję i to potwierdzenie będzie znajdowało. I w życiu dorosłym dzieje się dokładnie tak samo. Kiedy takie dziecko dorasta, przenosi tą ranę odrzucenia do swojego dorosłego życia. Wchodzi w relacje z mężczyznami i kobietami, które tą ranę cały czas otwierają i tak naprawdę utwierdzają. Daną osobę w przekonaniu, że rzeczywiście nie jest nic warta, że nie jest warta miłości, że nie ma w sobie w ogóle żadnej wartości, że jest tak naprawdę nikim. Taka osoba wiecznie będzie szukała przynależenia, wiecznie będzie szukała miejsca dla siebie, będzie Głęboko pragnęła bycia przyjętą, przyjętą do klanu, zaakceptowaną, chcianą. Jednak, program, który w sobie nosi, brzmi: Moja mama mnie nie chce, moja mama mnie nie chciała. Jeśli moja mama mnie nie chciała, to tym bardziej inni mnie nie będą chcieć. Teraz mamy do czynienia z takim paradoksem, ponieważ z jednej strony. Dana osoba chce być przyjęta, chce być zaakceptowana, chce być kochana, a z drugiej strony nosi w sobie przeciwstawną emocję, przeciwstawne przekonanie, głębokie przekonanie, że nie jest nic warta. Gdy się przyjrzymy światu zwierząt i zobaczymy, jak to wygląda u, u jakichkolwiek ssaków, to zauważymy, że w momencie, kiedy matka odrzuca dziecko to to dziecko jest skazane na śmierć nie ma sytuacji, że inna rodzina przyjmie potomstwo innego ssaka to dziecko jest skazane na śmierć, ponieważ ma w sobie jakiś defekt jest z nim coś nie tak w, w przypadku ludzi wygląda to tak, że to odrzucenie bardzo często następuje fizycznej formie i jest zamanifestowane ale często to dziecko tkwi w tej rodzinie i przez cały czas bycia w rodzinie otrzymuje feedback otrzymuje ten przekaz że jest niechciane że jest nic nie warte że nie ma w sobie żadnej wartości i na tym wyrasta Teraz, kiedy dziecko staje się dorosłym człowiekiem i fundamentem, na którym wyrosł, wyrósł ten człowiek, jest brak poczucia wartości, wierzenie, że nic nie jest wart, przekonanie, że matka nie chciała tego dziecka. To wchodząc w jakąkolwiek relację, czy z mężczyzną, czy z kobietą, będzie ono dążyło do tego, by utwierdzić się w przekonaniu. Ono, taki dorosły człowiek, dorosła kobieta czy mężczyzna, którzy doświadczyli odrzucenia w dzieciństwie, nigdy nie wejdą w relację, w której będzie miłość, poczucie bezpieczeństwa. I mam na myśli, mówiąc miłość, mam na myśli taką miłość otulającą, akceptującą. Tam zawsze będzie powielenie tego, co zostało pokazane w dzieciństwie, ponieważ to było pierwsze doświadczenie. Każde nasze pierwsze doświadczenie tworzy wzorzec dla kolejnych. I my jesteśmy w takiej. Mogłabym powiedzieć paradoksalny sposób stworzeni, zbudowani, czasem jak się temu przyglądam, to myślę sobie, że to taki trochę żart, żart natury, tego, który nas stworzył, żebyśmy mieli w sobie tyle sprzeczności, takiej dualności, takich skrajności. Że z jednej strony bardzo mocno pragniemy tej bezwarunkowej miłości, chcemy być kochani, a z drugiej strony nosimy w sobie przekonania i wierzenia, że nie zasługujemy na to. To, z czym się stykamy w dzieciństwie, staje się naszym fundamentem. I nie ma możliwości zmiany tego fundamentu, budując na tym starym przekonaniu coś nowego. To nigdy nie zadziała. Żeby cokolwiek nowego przyjąć do siebie. Najpierw to, co jest stare, trzeba zauważyć. Trzeba zobaczyć, co to jest. Następnie trzeba to uwolnić. Możemy użyć tutaj powiedzenia, że uzdrowić, a kolejno potem wprowadzić nowe. I taki proces zawsze składa się z trzech kroków. Pierwszym krokiem jest świadomość, która jest potrzebna i wymagana do tego, by zobaczyć w ogóle, czym jest wzorzec które działa w nas nieświadomie automatycznie, który nadaje nam kierunek życia. Następnie uwolnienie tego wzorca jest niczym innym jak tak naprawdę spotkaniem się z własnym cieniem, z trudnymi emocjami, z doświadczeniem, które miało miejsce. I z integrowaniem tych cząstek siebie, które są niepożądane, które ktoś odrzucił, które zostały nazwane w określony sposób. W momencie, w którym je zaczynamy integrować i przyjmować, zaczynamy mówić sobie, to jest ok, tak jak jestem, jestem właściwy, taka jaka jestem, jestem właściwa. Nie ma we mnie defektu. My nie potrzebujemy siebie zmieniać, by siebie dopasować do czegoś. My potrzebujemy zrozumieć, kim jesteśmy i zrozumieć, co zostało zrobione, kiedy byliśmy dziećmi, kiedy nie mieliśmy wpływu żadnego na nasze życie. Będąc dziećmi, nie mieliśmy tego wpływu, ale dziećmi już nie jesteśmy od dawna i od dawna mamy możliwość. Zmiany swojego czucia i swojego myślenia. Jednak wciąż bardzo wiele osób nie robi tego. Są też tacy, którzy mają świadomość i na świadomości poprzestają. Mówią, ja wiem, że to płynie stamtąd i stamtąd. Ja wiem, że to przez to, że miałem takie i takie doświadczenie. I na tym poprzestają. I nic dalej z tym nie robią. Ale taka osoba, która doświadczyła odrzucenia, będąc dzieckiem, będzie doświadczała tego odrzucenia w dorosłym życiu. Jak ja się, jak ja się temu przeglądam, jakiego rodzaju są to sytuacje takie w życiu codziennym, to często są to rzeczy związane z relacjami. Relacja między daną osobą, a Mężczyzną albo daną osobą, a kobietą. Taka osoba będzie wchodziła w związki, w których ten wzorzec będzie powtarzany. Czyli, jeżeli weźmiemy na przykład kobietę, która doświadczyła w dzieciństwie odrzucenia przez matkę, ona będzie wchodziła w związki, w relacje z mężczyznami, którzy będą ją odrzucać. I to odrzucenie będzie miało różne wydźwięki, już różną formę. Będzie się ono przede wszystkim objawiało tym, że nie będzie ona akceptowana taka, jaka jest. Nieważne, jaka będzie. Po prostu nie będzie akceptowana w ogóle. Oczywiście, będzie ona szukała mm, odpowiedzi na pytanie, jaka mam być i co ja mam w sobie zmienić, żeby mój partner mnie zaakceptował, ale to nie będzie miało żadnego znaczenia, co ona ze sobą zrobi i jak ona się zmieni, ponieważ tu nie chodzi o zmianę powierzchowną, tu chodzi o spotkanie się ze sobą na głębokim poziomie dotarcie do tego wzorca, który został zaaplikowany i który ona uwierzyła, a stanie się to dopiero wtedy, kiedy ona odkryje siebie, i kiedy siebie pokocha. I pokocha i zaakceptuje siebie taką i w sposób taki, w jaki pragnęła być zaakceptowana i pokochana, kiedy była dzieckiem. Więc ta kobieta, mając nieuzdrowioną ranę odrzucenia, będzie wchodziła w bardzo toksyczne relacje, w bardzo toksyczne związki, gdzie będzie czuć się poniżaną, gdzie będzie dochodziło do wielu kłótni, awantur, wyzwisk, traktowania jej bardzo w bardzo przedmiotowy sposób, podchodzenia do niej w bardzo przedmiotowy sposób. Będzie miała poczucie, że jest na niższym poziomie niż jej partner. Jej partner będzie systematycznie dawał jej do zrozumienia, że, że, że nie jest nic warta, tak naprawdę. I będzie się to przejawiało zarówno w jego zachowaniu, jak i w jego słowach. Nie będzie brał pod uwagę tego, co ona ma do powiedzenia, nie będzie chciał jej słuchać. Jeżeli cokolwiek będzie robił dla niej, jakąkolwiek. Przysługę, nazwijmy to, zawsze będzie to płynęło z jakimś ukrytym oczekiwaniem, że ona mu odwdzięczy się. Taka kobieta od takiej kobiety będzie mm, w mężczyzna oczekiwał uległości seksualnej i bezwzględnego poddawania się jego zachciankom. Będzie dochodziło do zdrad. Będzie ona miała poczucie, że nie ma takich samych praw. Jak on, że musi się rozliczać z wszystkiego, z czasu, z godzin, z pieniędzy, pytać o zgodę, czy, czy może kupić dla siebie coś. Będzie jeszcze była całkowicie uzależniona i bez jakiegokolwiek poczucia, że jest człowiekiem i zasługuje. I oczywiście nie będzie to tylko i wyłącznie w kwestii relacji z mężczyznami, bo dokładnie to samo będzie w relacji z kobietami. Z kobietami będzie to jeszcze bardziej eskalowało, tak bym powiedziała, ponieważ tutaj kobiety będą jej często pokazywały to, jak bardzo jej nie chcą. To, jak bardzo jest niepożądana w danym towarzystwie. I będzie się to działo szczególnie, kiedy będzie ona w relacji z drugą kobietą, gdzie druga kobieta będzie swoistym autorytetem dla niej, czyli będzie taką odgrywała rolę matki. To, z czym może również ta kobieta się spotkać, to fizyczne odtrącenie albo fizyczna separacja, wyrzucenie byciem. Byciem wykluczoną z grup towarzyskich, z grup przyjaciół, klubów, kręgów, grup warsztatowych, mentoringowych, będzie dochodziło do różnych takich zachowań, gdzie to, co się wydarzyło w dzieciństwie, będzie tak naprawdę powielane. Jeżeli przeniesiemy to na płaszczyznę mężczyzny i jego doświadczeń to będzie to dokładnie tak samo tylko w odwróconej wersji czyli on będzie odrzucany przez kobietę partnerkę, będzie przez nią poniżany będzie czuł, że nic nie jest wart i oczywiście będzie dążył do tego by być coś wart więc będzie próbował znaleźć sposób jak zasłużyć na tą miłość jak i co zrobić żeby być wartościowym dla niej. A ona nie będzie tego zauważała, nie będzie tego doceniała, nie będzie widziała jego starań, tylko będzie oczekiwała więcej i więcej. Będzie się pojawiało trochę, um, mogłabym powiedzieć, takiego irracjonalnych zachowań, ponieważ im bardziej będzie się on starał, tym bardziej ona będzie pokazywała, że on nie jest nic wart. Taka sama dynamika będzie, jeśli chodzi o kobiety. I zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy doświadczyli rany odrzucenia, sami ze sobą czują się źle. To są, kobiet, to, są, to są osoby, które nie chcą przebywać same ze sobą, które nie lubią bycia samemu, które potrzebują mieć obok siebie kogoś, bo same ze sobą nie są w stanie wytrzymać nie, nie potrafią się odnaleźć nie potrafią się odnieść czują się jak, jak listek rzucany na wietrze, nie mają punktu odniesienia. To są osoby, które ekstremalnie boją się samotności, nie lubią spędzać czasu samym przez dłuższy okres czasu. Mają poczucie, że są gorsze, że nie są nic warte, są bardzo nadwrażliwe, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju krytykę. Czują się gorsze w towarzystwie. Mężczyźni będą się czuć gorzej w towarzystwie innych mężczyzn, kobiety będą się czuły gorzej w towarzystwie innych kobiet i będą widzieć w nich zagrożenie dla ewentualnego związku, jeżeli w takim związku będą. Będą patrzeć również na płeć swoją z zazdrością i nieufnością. Jeśli taki mężczyzna wejdzie w krąg mężczyzn i wprowadzi tam swoją partnerkę, wszędzie będzie widział zagrożenie i będzie ekstremalnie wyczulony na to, by inny mężczyzna nie zbliżył się za bardzo do jego partnerki. I to samo będzie dotyczyło kobiet, tylko w odwróceniu. Takie osoby będą starały się za wszelką cenę zrobić wszystko, by zasłużyć na miłość, by zasłużyć na zaakceptowanie. W relacjach dochodzić może do ekstremalnych zachowań, nawet takich, gdzie druga osoba zdecyduje się na to, by wejść w uzależnienie jakieś, tylko po to, żeby utrzymać swojego partnera przy sobie. Będzie, mo będzie mogło dochodzić do takiej sytuacji, gdzie osoba, która doświadczyła rany odrzucenia, będzie kompletnie odsuwała siebie i swoje potrzeby. Aby tylko druga strona mogła z nią być. I tutaj jeszcze, jeśli przyjrzymy się temu głębiej i, i sięgniemy do, do systemu human design, o tym bardzo często wspominam, i będę się do tego odnosiła, bo to jest piękna, dla mnie, dla mnie to jest piękna i cudowna mapa nawigacji, abyśmy. Mogli zrozumieć siebie lepiej, swoje mechanizmy i swoje zachowania, kiedy sięgniemy do naszych wykresów. Human Design jest takie jedno miejsce. To jest taki mały trójkąt po prawej stronie. Mały trójkąt, który najmniejszy, najmniejszy z wszystkich, i on jest albo kolorowy, albo um, niekolorowy, biały osoby, które mają ten trójkąt biały, to jest centrum siły woli. To one w przypadku doświadczenia rany odrzucenia będą robiły wszystko, absolutnie wszystko, by zadowolić inne osoby. I będzie dochodziło tutaj do całkowitego odcięcia od siebie, no uznania Wewnętrznego, głębokiego uznania, nie jestem nic wart. Nie zasługuję na nic. Muszę zrobić wszystko, by inni byli ze mnie zadowoleni. Ten biały trójkąt, nazywany centrum woli lub też ego, jeżeli jest niekolorowy, oznacza, że stajemy się. Po angielsku jest to people pleaser, czyli takimi zaspokajaczami, um, podlizującymi się dla innych ludzi. To brzydko brzmi, ale najbardziej obrazuje rzeczywistość tego, czym to centrum niekolorowe jest. I to oczywiście nie jest tak, że przez całe życie jesteś na to skazany lub skazana. Stajesz się takim people pleaser, takim zaspokajaczem czyichś potrzeb i dopasowywaniem się skrajnym do, do innych, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie jesteś sobą prawdziwym, kiedy starasz się być kimś innym, kiedy próbujesz zadowolić wszystkich dookoła, by coś od nich otrzymać. Wówczas to centrum energetyczne, Eskaluje w tobie dopasowywanie się do otoczenia, unikanie wszelkiego rodzaju konfliktów, aby tylko było dobrze, aby tylko nie doszło do kłótni. I jeśli ty nie rozumiesz siebie, to nie będziesz wiedzieć, jakiego rodzaju energie w tobie są, które. Działają nieświadomie. I nie ma tak, że coś jest w nas dobre, a coś jest w nas złe. Jest natomiast tak, że jeżeli my nie jesteśmy sobą prawdziwym, wówczas stykamy się ze skrajną jakością danej energii. I skrajna jakość centrum woli jest właśnie takim byciem podlizywaczem takim wchodzeniem wszystkim w tyłek takim klepaniem wszystkich po, po plecach aby tylko nie wejść w żaden konflikt aby tylko zaspokoić czyjeś zachcianki, czyjeś potrzeby drugim takim centrum energetycznym który tutaj chciałabym wyciągnąć na wierzch które też jest ważne to kształt rąbu który jest w samym centrum wykresu, jest jeden jedyny rąb w całym centrum, taki diament, niektórzy określają to diamentem. Jest to G-center, czyli centrum tożsamości. Kiedy ono jest niekolorowe lub białe, osoba taka nie ma określonej tożsamości, a to znaczy jedno, że tak naprawdę nie wie ona dokąd idzie w życiu i to jest ok. Ponieważ taki jest jej cel, ona nie ma wiedzieć dokąd idzie, natomiast poprzez to, że to centrum jest otwarte, ma ona cudowną i, i piękną zdolność do tego, by inni mogli poczuć, dokąd mają iść. To centrum otwarte staje się um, cudownym lustrem dla innych ludzi, którzy są wokół. Taka osoba z otwartym centrum tożsamości potrafi wejść w każde towarzystwo i się w nim odnaleźć. Ale kiedy mamy do czynienia z raną odrzucenia, to to odnajdywanie się w każdym towarzystwie będzie skrajnością i stanie się dopasowywaniem do każdego środowiska, które w jakikolwiek sposób da tej osobie to, czego ona potrzebuje. Więc wyobraźcie sobie teraz sytuację, że mamy do czynienia z osobą, która ma otwarte centrum, Tożsamości i centrum siły woli, i taka osoba wchodzi w relacje, ta osoba kompletnie odetnie siebie, swoje potrzeby, to wszystko pójdzie w odstawkę. Ona stanie się kopią tego, który obdarzy ją miłością, lub tej, która obdarzy go miłością. I to będzie kopia zainteresowań. Pragnień, celów, chcenia. Ta osoba kompletnie utraci siebie na rzecz tego, by być kochaną, na rzecz tego, by być akceptowaną. I ten wewnętrzny głód, który ona w sobie ma to jest głód to jest ogromny, ogromny głód ten głód jest tak gigantyczny, że on będzie ją pchał. Do odsunięcia się zupełnie od siebie, do odseparowania siebie. To będzie wręcz włączało instynkt przetrwania dla tej osoby. Jej wewnętrzne dziecko, aspekt wewnętrznego dziecka, który w niej jest, lub w nim, będzie jak żebrak. Daj, 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 daj. Tak, jakby chodziło to dziecko z pustym garnuszkiem i, i wyciągało ten garnuszek do byle jakiego przechodnia, daj, daj. I ktoś tam coś wrzuci i nie wiadomo jaki ochłap, i ono będzie cieszyć się z tego ochłapu, bo lepsze cokolwiek niż nic. I w takiej relacji to będzie ekstremalnie toksyczna relacja, bo cokolwiek partner lub partnerka. Dla takiej osoby da, ta osoba to podchwyci, nawet jeśli to będzie byle co. Będzie przyjmować każdą najmniejszą jakość okazanego zainteresowania, i będzie łaknąć tego zainteresowania i łaknąć tej miłości. I trudno będzie tej osobie wyjść z takiej relacji, a kiedy wyjdzie. Wpadnie w kolejną, jeszcze gorszą, jeśli nie zostanie to uzdrowione, jeśli nie odzyska w tym siebie. Zasad, jak wygląda taki proces odzyskania siebie? Co możesz zrobić, jeżeli jest to Twoja sytuacja, jeżeli Ty doświadczyłeś lub doświadczyłaś takiego odrzucenia? Chcę od razu zaznaczyć, że moje spojrzenie na to jest takie, My potrzebujemy w pewien proces wejść i nie mówię, że ten proces jest łatwy, lekki i przyjemny, natomiast jest on konieczny, aby nastąpiła w nas zmiana. I ten pierwszy etap procesu jest, jest trudny, bo my spotykamy się z silnymi emocjami, z świadomością, której nigdy nie chcieliśmy mieć, którą zawsze odsuwaliśmy. I to jest bolesne. I w tym etapie jest taka część, kiedy potrzebujemy, Oskarżyć tych, którzy, którzy przyczynili się do tego odrzucenia. I nie ma znaczenia, czy byli świadomi, czy byli nieświadomi. Tu chodzi tylko o pewien etap procesu. Etap procesu, który pozwala nam na zetknięcie się z bólem, który odsuwamy od siebie, na to, by poczuć naprawdę to, czego czuć nigdy nie chcieliśmy. I są osoby, którym potrzeba czasu, czasu na to, by przyjąć do siebie, że mama ich nie chciała. Czasem zdarza się, że ktoś temu zaprzecza. Nawet kiedy to wypływa, to zaprzecza i nie chce w to wierzyć. I nie dziwię się, ponieważ nam, istotom ludzkim, trudno jest uwierzyć w to. Jeśli przyjmiemy do siebie, że mama nas nie chciała, to jest to równoznaczne ze śmiercią. Emocjonalną śmiercią, i my tej emocjonalnej śmierci nie chcemy. Szybciej uwierzymy w to, że ojciec nas nie chciał, niż to, że matka nas nie chciała. Bo jeśli matka nas nie chciała, to kim. kim my jesteśmy? Jednak Przyjęcie do siebie tego jest kluczowe dla dalszych etapów, dla dalszych kroków uzdrowienia. Jeśli tego nie przyjmiemy, to będziemy się ślizgać po powierzchni i robić tak zwane bypassy. I efekt uzdrowienia nigdy nie będzie właściwy. W momencie, w którym zrozumiesz to i przyjmiesz do siebie i opłaczesz Pozwolisz sobie poczuć te wszystkie emocje, spotkać się z tym bólem i z tymi trudnościami, które się pojawią, z tym wszystkim, co się zadziało wówczas. Wówczas pojawi się taka przestrzeń. Ja nazywam tą przestrzeń akceptacją. Akceptacja stanu obecnego, tego, gdzie ty jesteś dzisiaj, tego, co się wydarzyło i tego, jak to naprawdę wygląda, z twojego punktu widzenia i odczuwania. To jest też moment, w którym ty się żegnasz z takim z taką starą, um, starym obrazem, iluzją, którą w sobie nosiłeś przez całe swoje życie. Iluzją, która powodowała, że wchodziłeś w toksyczne relacje, wybierałeś toksyczne osoby, wierzyłeś, że one cię naprawdę kochają. Że darzył Cię uczuciem, chociaż to uczucie było dalekie od uczucia bezwarunkowej miłości i często było mocno raniące. Przyjmowałeś do siebie to, że ktoś wezywa Cię, to to też jest miłość. To, że ktoś każe cię ciszą, też jest miłość. To, że w ogóle ktoś każe cię w jakikolwiek sposób, albo obraża się na ciebie, to, że jest to okej, okay, że jest to naturalne. To wszystko, cała iluzja obrazu, którą sobie. Nosiłeś, nosiłaś przez całe życie, a która zacznie wypływać, to potrzebuje być opłakane i uwolnione. I z tym obrazem potrzebujesz się pożegnać. Mogłabym powiedzieć, że jest to swoiste przejście przez proces śmierci, uśmiercenie tej iluzji, którą w sobie nosiłeś, po to, by następnie pojawiła się przestrzeń na nowo, ale zanim do tego nowego dojdzie. To ten czas żałoby jest kluczowy. To jest w tym czasie zauważasz siebie, widzisz siebie naprawdę, zaczynasz rozpoznawać swoje zachowania, swoje mechanizmy, swoje wzorce, wszystko to, co dzieje się w twojej codzienności. Bez pierwszego kroku, którym jest świadomość, nie ma możliwości, byś rozpoznał te wzorce, więc każdy z tych etapów jest kluczowy i zależny od kolejnego. Następują one po sobie, są ze sobą związane. I kolejnym takim ostatecznym jest wprowadzenie nowego, wprowadzenie nowego, czyli przyjęcie tej cząstki siebie, która była odrzucona, tej, która była niechciana, tej, której mama nie chciała, tej, której tata nie chciał, tej, której wszyscy dookoła mówili, Zachowujesz się źle, jesteś niewłaściwa, nie powinnaś robić tego, nie powinnaś robić tamtego. Jesteś niegrzecznym dzieckiem, jesteś nieposłusznym. I cokolwiek stoi za tym słowem jesteś niegrzeczny, czy jesteś nieposłuszny, mając świadomość, jak to się przełożyło na twoje obecne życie. Taką i takiego siebie przyjmujesz i mówisz sobie, jestem okej, okay, to jest właściwe. I pozwalasz sobie na poznanie siebie, bo tutaj. Potrzebujemy my siebie poznać, zrozumieć, zrozumieć to, kim jesteśmy, zrozumieć to, co się wydarzyło w naszej przeszłości. Nie po to, by na tej przeszłości się zawiesić i utkwić, tylko po to, aby puścić tę przeszłość. Bez zrozumienia tego, co się wydarzyło, stajemy się takim miotającym się listkiem na wietrze. Raz w to, raz w to, raz w to, raz w to. Nasz umysł potrzebuje tego, potrzebuje wiedzieć dlaczego, skąd coś się wzięło. Tym bardziej, jeśli masz w swoim um, wykresie z Human Design w profilu jedynkę, tym bardziej potrzebujesz wiedzieć dlaczego, tym bardziej, jeśli w Twoim, jeśli w twoim wykresie Human Design jest zdefiniowana um, ażna, czyli drugi trójkąt od góry. Na, na powierzchni Twojej głowy lub jeśli są zdefiniowane bramy w pierwszym trójkącie, w trójkącie głowy, które odpowiadają za zapytania i, i dociekanie i szukanie odpowiedzi. Potrzebujesz wiedzieć, dlaczego, co się tak naprawdę stało, by móc zmienić to, by móc pójść dalej, by powiedzieć ok. To i to miało miejsce w moim życiu, tak i tak się stało. Jak ja się z tym czuję, co się teraz dzieje we mnie, co się pojawia, jak ja mogę siebie wesprzeć. I to jest proces, to nie jest rzecz, której przy jednym wieczorze zmienisz swoje życie. To nie jest coś, gdzie przy jednej sesji usiądziesz i, i nastąpi gigantyczna transformacja. Choć nie mówię, że po jednej sesji nie nastąpi zmiana, ale to jest proces, który wymaga czasu, ponieważ Ty przez całe życie uczyłeś się tego, jak być kimś innym i jak nie kochać siebie. Teraz ten proces odwracamy i uczysz się tego, jak siebie pokochać, jak siebie przyjąć. Więc wymaga on czasu, wymaga on. Zauważenia siebie, rozebrania na cząstki pierwsze naszych zachowań, tych automatycznych, tych, nad którymi się nie zastanawiamy nawet, a potem wprowadzenia nowych, zupełnie nowych. Więc, kochani, kończąc już nasze dzisiejsze spotkanie, jestem ciekawa Waszych spojrzeń. Na te doświadczenie, szczególnie tych z Was, którzy mieliście je w swoim życiu. Jak to u was wygląda, jak to się u was objawia, jak sobie z tym radzicie. I z ogromną radością zapraszam kobiety na warsztat. Odzyskaj swoją kobiecość. Jest to wyjątkowy warsztat, na którym będziemy. Podczas którego będziemy dotykać wszystkich aspektów związanych z tym, jak kształtuje się kobiecość. Wszystko to, na czym kobiecość się buduje, całego fundamentu, którym będziemy dotykać nie tylko przestrzeni kobiecości, jako kobiecości, ale również tego, jak wyglądała Twoja relacja z mamą i na jakiej bazie ta kobiecość powstawała w relacji z mamą, w relacji z tatą. Również tego, w jaki sposób ta kobiecość kreowała się w relacji z innymi kobietami, z siostrami, z braćmi, bądź też z rówieśniczkami. Będziemy dotykać tematu i relacji Twojego z ciałem, z emocjami, ponieważ nasza kobiecość, kiedy my rodzimy się jako dziewczynki, to przyjmujemy do siebie wszystko to, co nosi w sobie mama? Ona jest dla nas pierwszym wzorem, ona jest dla nas matrycą do patrzenia, czym jest świat kobiet. Drugim takim wzorcem jest tata, który nam pokazuje, co to znaczy być kobietą, czyli jak kobieta jest traktowana przez mężczyzn. I te dwa aspekty bardzo mocno regulują nasze poczucie wartości. Nasze poczucie i wierzenie w to, na co my zasługujemy i co możemy osiągnąć w życiu, jaki jest nasz potencjał, a co jest dla nas niemożliwe. I tu wyciągając na wierzch wszelkiego rodzaju przekonania, to co w sobie nosisz, to w co uwierzyłaś, to co myślisz na swój temat, to co się zakodowało w tobie jako poczucie to wolno, a tamtego nie wolno to wszystko kreuje ciebie. Ale to nie znaczy, że, jesteś, że to jesteś ty prawdziwa. To znaczy, że to jesteś ty dopasowana. A jaka jesteś ty prawdziwa? Jaka jest kobieta w tobie? Jaką byłabyś kobietą, gdyby nie doszło do tych wszystkich zdarzeń? Gdybyś wychowywała się w środowisku miłości, akceptacji? Ten warsztat jest niczym innym jak tak naprawdę drogą powrotu do siebie prawdziwej, do odkrycia kim jesteś, do zrozumienia, kim jesteś i zrozumienia tego, w jaki sposób ta kobie coś się może przez Ciebie przejawiać. Bo każda z nas jest zupełnie inna i przez to, że jesteśmy inne, jesteśmy unikatowe. Więc zapraszam Cię gorąco do tej przestrzeni. Zaczynamy 8 sierpnia. Będzie to już trzecia edycja. A oczywiście w momencie, w którym decydujesz się, wejść do przestrzeń, otrzymujesz automatycznie dostęp do dwóch pozostałych. To nie jest coś, ta trzecia edycja nie jest czymś, co jest powtórzeniem poprzednich edycji, jest to, mogłam powiedzieć, trochę nowy kierunek dla odkrywania kobiecości uzupełniony o wiele rzeczy, które się nie pojawiły ani w pierwszej, ani w drugiej. Więc, kiedy dołączasz do tego warsztatu, zachęcam cię, abyś rozpoczęła od pierwszej edycji, ponieważ pierwsza jest jakby pierwszym poziomem, druga jest drugim poziomem i teraz będziemy mieć trzeci. A więc wszystko będzie się ze sobą pięknie łączyło, a ty będziesz miała czas na to, żeby przepracować te poprzednie edycje warsztatów i być gotową na cudowną podróż, która rozpocznie się w sierpniu. Pięknego dnia i do usłyszenia wkrótce.